Dobrze. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na kolejnym wykładzie z naszego nowego cyklu Kuratorzy i Badacze, w ramach którego pracownicy muzeum, nasi kuratorzy oraz pracownicy działu badań prezentują swoje najnowsze osiągnięcia właśnie ekspozycyjne, naukowe i wszelkie swoje rozterki, wątpliwości, pytania oraz osiągnięcia. Może nie przedłużając, oddam dzisiaj głos Magdalenie Lewnej, która pracuje w muzeum od 2012 roku, początkowo związana z Wydziałem Edukacji, kierowniczka tego działu. Obecnie w dziale badań zajmuje się historią ogrodu i dzisiaj o historii ogrodników i ogrodniczek będzie nam opowiadała. Zatem bardzo proszę. Dziękuję i bardzo, bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Postaram się w interesujący sposób podzielić się z Państwem moimi badaniami. Co wiemy o ogrodniczkach i ogrodnikach Łazienek Królewskich? Literatura naukowa poświęcona ogrodom Łazienek Królewskich nie daje zbyt wiele informacji na ich temat. Owszem, znajdujemy w niej pewne tropy prowadzone do archiwów, bibliotek czy nawet większe wzmianki, ale właściwie prawie zawsze one pozostają bez rozwinięcia. Wydaje się bowiem, że wcześniejsi badacze i badaczki stawiali sobie trochę inne zadania. Mówię tutaj o okresie międzywojennym i okresie powojennym. Skoncentrowani byli na zapewnieniu naukowych podstaw do rekonstrukcji, ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych i więcej zajmowali się analizą i opisem ogrodu jako dzieła sztuki niż działalnością tych, którzy odpowiadali za tego dzieła materialną ciągłość i utrzymanie. W przypadku łazienek oczywiście duże zasługi dla badań nad łazienkami ma profesor Longin Majdecki, architekt krajobrazu, historyk sztuki ogrodowej i ogrodnik, autor projektu rewaloryzacji, uporządkowania i rozbudowy Łazienek Królewskich. To zdjęcie akurat przedstawia go w roli ogrodnika w trakcie sadzenia roślin na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zdjęcie pochodzi z zasobów pani Anny Majdeckiej-Strzeżek. Majdecki wymienia oczywiście twórców ogrodów łazienek: Jana Krystiana Szucha, Jana Tieca, Jakuba Fontanę, Karola Agrykole, Dominika Merliniego, Jana Krystiana Kamzecera. Mówi też trochę o ogrodniku planiście Stanisławie Zajkowskim. Ale żadnego tekstu takiego głębszego na temat ogrodników Łazienek Królewskich nie popełnił. Planowali to inni uczeni, ponieważ w 1968 ukazały się materiały do słownika twórców ogrodów polskich Gerarda Ciołka i Witolda Palpisa. W przypadku Gerarda Ciołka już pośmiertnie, bo on właściwie od 2 lat nie żył, więc to były takie pośmiertnie ogłoszone materiały, zawierające biogramy i wykazy dzieł architektów, planistów, ogrodników, teoretyków, mecenasów i amatorów sztuki ogrodowej. Widać więc, że kategorię twórcy sztuki ogrodowej traktowano dosyć szeroko i stosowano do bardzo zróżnicowanej i dużej grupy osób. Ja przeliczyłam sobie, ile jest w tych materiałach biogramów, takich materiałów do biogramów. Jest 426 biogramów, w tym tylko 15 kobiet i to są właściwie ogrodniczki arystokratki, ogrodniczki dziedziczki, więc tak klasa wyższa. Chodzi tutaj między innymi o Marię Ludwikę Gonzagę, Marię Kazimierę, oczywiście na czele z Izabelą Czartoryską, autorką myśli różnych o sposobie zakładania ogrodów. Twórców związanych z łazienkami jest zaledwie 19 i
ja w niektórych momentach w ogóle mijam się z ciołkiem i z plapisem. Robiłam, zanim trafiłam do tych materiałów, to robiłam swoje kwerendy. Biblioteczne, archiwalne i tak dalej. I oni przypisują łazienki pewnym architektom, których ja w ogóle nie wyłapałam i odwrotnie. Ja na przykład znalazłam bardzo dużo w archiwach informacji na temat ojca i syna, na temat Ackermanów. Oni w ogóle nie przypisują Ackermanów działalności w łazienkach. Mówią tylko o tym, że jeden z nich starał się o pracę w Ogrodzie Saskim. Więc te wiadomości na temat ogrodników łazienek królewskich są bardzo rozproszone w różnych źródłach i niedostatecznie zbadane. I ta nieobecność w ogóle w literaturze naukowej narracji o ogrodnikach nie wydaje się właściwie tak dziwna, jeśli uświadomić sobie, że w łazienkach od ich zarania, tak jak w innych ogrodach zakładanych przy rezydencjach, większość ogrodników, subiektów ogrodowych, ogrodników traktowana była jako służba ogrodowa, a więc pracownicy niższej rangi realizujący aspiracje i potrzeby estetyczne, utylitarne, aktualnie panującej władzy. Po prostu nie istnieli właściwie. To byli ludzie działający w tle, widać efekty ich pracy, widać ogród, natomiast nie widać ich samych. Wyjątki od tej reguły są nieliczne i dotyczą głównie architektów i planistów ogrodu. I głównie to oni przetrwali w naszej pamięci, chociaż muszę powiedzieć, że i tu mamy dosyć duże zaległości. Podsumowując, mogę powiedzieć, że mój osobisty projekt badawczy polega na tym, żeby zgromadzić jak najwięcej wiedzy na temat ogrodników i ogrodniczek łazienek królewskich. Ale jestem zarówno zainteresowana tymi wielkimi osobowościami, na przykład wspomnianym już Szuchem, czy na przykład kobietą ze zdjęcia z 1904 roku w chustce na głowie z konewką w ręku, a więc tym podstawowym atrybutem ogrodnika. Wydaje mi się, że takie podejście da mi konkretne rezultaty. Właściwie można powiedzieć, że ono już mi je daje, ponieważ zbliża mnie ono do konkretnej rzeczywistości społecznej i historycznej. Pozwala mi śledzić zmiany w ogrodzie. Pozwala mi też prześledzić często rozwój technologiczny, a też rzuca mi ono światło na relacje człowieka i natury w ogrodzie. I też pokazuje coś, co ja sobie nazywam, pokazuje ogród jako figurę antropologiczną, no, w której domyka się jednostkowe życie człowieka. Bo z ogrodnikami jest tak, że właściwie oni bardzo, bardzo długo, często jest tak, że bardzo długo pracują w jednym miejscu. Bardzo długo, 40, 47 lat, 30. I to życie zawodowe, szczególnie w tak wyjątkowym miejscu jak łazienki, ono się tutaj tak splata i to, co jest prywatne i publiczne i związane z takim usytuowaniem w ramach instytucjonalnych łączy się często z życiem prywatnym. To różnie bywało w różnych okresach. To też zależy od władzy, pod którą ci ogrodnicy i ogrodniczki pracowali. I tutaj muszę też sobie pozwolić na taki wtręt autoetnograficzny i muszę powiedzieć Państwu, jak to się wszystko zaczęło w moim przypadku i dlaczego ja się zajęłam ogrodnikami, ogrodniczkami. I to jest historia, która sięga początków moich pracy w łazienkach. Piotr powiedział, że pracuję tutaj od 2012 roku. I to prawda, i to był taki moment dużych zmian w łazienkach, spowodowanych modernizacją łazienek właściwie. To było związane z przypływem dużych środków z Unii Europejskiej. Się zmieniał ogród, zmieniała się struktura łazienek, struktura zatrudnienia w łazienkach. Wtedy też bardzo wielu ogrodników i ogrodniczek odchodziło na emeryturę. I ja się wtedy dowiedziałam, że właśnie pracują tutaj bardzo długo. Pan Krzysztof Bogucki, z którym zrobiłam wywiad telefoniczny w czasie pandemii, który dzisiaj przyszedł, żeby mnie posłuchać, pracował, po raz pierwszy pojawił się w łazienkach
jako praktykant szkoły ogrodniczej w 1967-68. Potem zaczął pracować w latach 70. I został z nami do 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam, bo teraz tak, bardzo dobrze. Więc to jest szmat życia i to życie się faktycznie ludzkie w tych ogrodach tutaj splatało i dopełniało. I to było dla mnie bardzo ważne, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Dlaczego, czy łazienki są takim wyjątkowym miejscem, że warto pracować tu tak długo? I dlaczego ludzie, którzy odchodzą z ogrodów, już po jakimś czasie nie nazywają tych łazienek swoimi, jednak się od nich jakoś oddalają, jednak się nie godzą na pewne zmiany, które się tutaj odbywają. I to był mój taki, to był mój impuls. Ja to porzuciłam na czas jakiś, ponieważ zostałam też, jak Piotr powiedział, kierowniczką działu edukacji i w ogóle nie mogłam się tym zająć. Przez 9 lat właściwie zarządzałam zespołem. Ale gdzieś się to kołatało i wróciłam do tych badań stosunkowo niedawno, bo pod koniec 2019 roku, do tego pomysłu, żeby coś z tym w ogóle zrobić. I wtedy przeprowadziłam pierwszy wywiad, dokładnie 22 grudnia 2019 roku z siedzącym tutaj Jankiem Jejno, który, panem Jankiem Jejno, przepraszam, który, Janem, który odchodził właśnie na emeryturę. I to jest jakby pierwszy etap moich badań. Badania etnograficzne, które sięgają właśnie końcówki lat 60. i kończą się na 2015 roku. Taką mam cezurę. I wtedy się bardzo dużo dzieje w łazienkach, bo łazienki przechodzą w 58 roku. Dostają się po administrację Zarządu Pałacu Kultury, potem MPRO, potem Muzeum Narodowe je przejmuje. Potem w 77 powstaje bardzo ważna instytucja, Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie najpierw pracuje pan Sołtysiak, a potem profesor Andrzej Michałowski, który jest bardzo zasłużony też dla łazienek. I to był mój pierwszy impuls, tylko że w tym referacie ja nie przedstawię wyników tych badań, ponieważ one są tak ogromne i zasługują, wydaje mi się, na osobne omówienie. Przepraszam. Na osobne omówienie, tym bardziej, że ruch wokół tego wykładu spowodował, że ja poznałam kolejnych ogrodników i kolejne ogrodniczki i ta historia narasta i się trochę zmienia. To, co ja chcę w przyszłości zrobić, to chcę połączyć, chcę uzupełnić, uzupełniam właściwie, jeszcze raz, ja tę historię sobie budowałam wstecz. Zaczęłam od współczesności, zaczęłam się cofać od tego 2015 roku, i aż i przekrojowo potraktowałam całe łazienki właściwie aż do XVIII wieku, aczkolwiek zbudowałam tę historię punktowo. I chodzi mi o to, żeby pokazać przez historię różnych ludzi, którzy pracowali w ogrodach, pewną ciągłość, pewną tradycję, pewne zachowania, pewną ciągłość historii ogrodników i ogrodniczek Łazienek Królewskich. Dlatego ja dzisiaj przedstawię więcej wiadomości historycznych. Zacznę od XVIII wieku. Myślę, że to będą też i pewnie zatrzymam się w pewnym momencie, żeby nie przedłużać, ale to, co tutaj Państwu pokażę, myślę, że to będą też nowe rzeczy dla pracowników łazienek, bo ja tutaj pracuję bardzo długo, znaczy długo, nie takim długo jak Państwo, ale wydaje mi się, że perspektywę mojego życia to długo. Nigdy nie przypuszczałam, że tak długo będę i ja nigdy wcześniej, dopóki nie zajęłam się badaniami, nie słyszałam na żadnym wykładzie tutaj w łazienkach niektórych rzeczy, o których Państwu powiem. Więc z punktu widzenia może naszej świadomości też pracowników i osób związanych z łazienkami, bo widzę, że są edukatorzy nasi, są ogrodnicy, którzy pracowali, są pracownicy, to może też to będzie ważne. Zacznijmy oczywiście od postaci, która przetrwała w naszej pamięci,
a nawet została uhonorowana ulicą od Jana Christiana Szucha, któremu Stanisław August w 1781 roku powierzył stanowisko intendenta ogrodów królewskich. Tak się składa, i to jest też ciekawa informacja, że wczoraj minęło dokładnie 210 lat od śmierci Szucha w roku 813, więc to, co tu powiem na jego temat, można potraktować jako wspomnienie uczynione właśnie trochę z tej okazji. Był ogrodnikiem, planistą, architektem, urodził się w Dreźnie w 1752 roku, fachu uczył się od ojca, nadwornego ogrodnika Sasów, a następnie na studiach malarstwa i architektury w Akademii Sztuki w Dreźnie. Spójrzmy, w jakim momencie Jan Christian Szuch oficjalnie włącza się w tworzenie letniej rezydencji Stanisława Augusta. Jest rok 1781. Wcześniej wszystkie wysiłki króla i jego architektów oraz budowniczych koncentrowały się na Zamku Ujazdowskim i jego otoczeniu. Dużymi nakładami pracy i finansów próbowano dostosować tę budowlę do potrzeb króla i dworu, by w końcu odejść od tego pomysłu i ostatecznie w 1784 roku przekazać zamek na koszary wojskowe. I od tego momentu powstaje nowy układ przestrzenny, krystalizujący się wokół łazienki, rozbudowywanej w pałac, taki jaki znamy go dzisiaj. Kontynuowane są prace przy stawach, które tworzą tę charakterystyczną oś i ikoniczny właściwie wizerunek z lotu ptaka łazienek królewskich, na który nanizany, ta nić, na którą nanizany jest pałac. Przepraszam, ja oczywiście zapominam o slajdach. Tutaj mamy Szucha. Mówiłam o osi. Szuch jest w epicentrum tych prac właściwie. Już zmienia się myślenie Stanisława Augusta o ogrodzie. Wyraźne jest odejście od geometrycznych rozwiązań ku rozwiązaniom swobodnym, inspirowanym ogrodem angielskim. I w tym Jan Christian Szuch na pewno miał swój udział wraz właśnie z Kamzecerem, z Merlinim, z Kubickim. W międzyczasie, tutaj zrobię taką małą dygresję, wyłania się postać innego ogrodnika, który był chyba, jak mi się wydaje, wcześniej tutaj zatrudniony, Jana Tieca, i o nim wiemy na pewno, że zajmował się rozplanowaniem z najpiękniejszych kwiatów, cytuję z archiwum, rabat po obu stronach pawilonu łazienki. A wracając do Szucha, dużo wiemy o tym, trochę wiemy o tym, o tych stylistycznych wszystkich przemianach łazienek królewskich i o tym, że Szuch brał w tym udział. Ale mało wiemy o tym, że on również najwyraźniej chciał mieć udział w dziele reformatorskim Stanisława Augusta jako propagator ogrodów chłopskich. I ja tutaj pokażę taki ogród chłopski, współczesny. To jest zdjęcie, które zrobiłam na wycieczce z SITO, to jest Muzeum Rolnictwa. SITO to Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodowych, dobrze mówię? Tak. I byliśmy razem w Ciechanowie, tam jest skansen i właśnie można zobaczyć tam przykłady takich ogrodów wiejskich. Więc Szuch chciał, jak się wydaje, mieć udział w dziele reformatorskim Stanisława Augusta właśnie jako propagator takich ogrodów skromnych, zakładanych pod ścianą chałupy wiejskiej, spełniających funkcję ozdobną i użytkową, o takim lokalnym kolorycie, charakterystycznym dla konkretnego regionu etniczno-geograficznego. Jak mówią Marek Siewniak i Anna Mitkowska, tezaurusie sztuki ogrodowej. Dla przykładu pokażę kilka takich zdjęć. Polecam Państwu w ogóle, to miejsce jest przepiękne. W Ciechanowcu, tak. Tutaj mamy kawałek sadu, mamy właśnie takie kompozycje. Oczywiście one są dalekie od sztuki takiej ogrodowej, dworskiej. Są utrzymane w swobodnej takiej konwencji. No i te ogrody też są przede wszystkim użytkowe, czyli mają dostarczać nam też jedzenia. To też wtedy było przecież ważne. Mm.
Jan Chrystian Szuch należał, to w ogóle jest, jeszcze jedna rzecz, to w ogóle jest zdjęcie spod domu księdza Kluki, który w ogóle został, którego król Stanisław August wyróżnił w 1780 roku orderem Merentibus. I w swojej bibliotece Regia Stanisław August miał jego książki, na przykład tę. Roślin pożytecznych, potrzebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie krajowych i tak dalej, i tak dalej. Utrzymanie, rozmnażanie i zażycie. W każdym razie chciałam pokazać, że cały czas obracamy się właśnie w tym podobnym systemie wartości i w podobnym duchu reformatorskim. Jan Chrystian Szuch należał do Towarzystwa Rolniczego, a także do Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Już pośmiertnie na łamach roczników Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego ukazała się pochwała Jana Chrystiana Szucha, skreślona przez jego kolegę i miłośnika ogrodów Majewskiego. O, to jest ta pochwała, pierwsza strona. Oczywiście pochwała wygłaszana publicznie rządzi się ustalonymi prawami. Zawiera pewne zwroty, sformułowania, które mają nam tę wypowiedź urozmaicić, ale z drugiej strony też nam przybliża postać bohatera. I ta pochwała Majewskiego to jest spojrzenie na Szucha przez pryzmat pożytku czy korzyści, jakie jego działalność przynosiła krajowi, w którym się odsiedlił i w którym działał przez 30 lat. On się świetnie zasymilował i w tej pochwale jest to cały czas podkreślane, że był przede wszystkim dobrym obywatelem i miał pewne zasługi, konkretne zasługi dla rozwoju kraju. Takich obywateli działających cnotliwie w cichości porównuje Majewski do spokojnego strumienia bijącego się po kwiecistej łące. I taki właśnie według Majewskiego był Szuch. Budować, ulepszać, czyli uszlachetniać, zasadzać, pomnażać drzewa i wszelkiego rodzaju krzewy, jako też żyjące jestestwa. Wystawiać świątynie, budować dla podróżnych schronienia, kopać studnie i sadzawki, tudzież zasadzać miłe dla przechodzących chłodniki, mieć litość nad biednym i onego wspierać itd., itd. Z pochwały właśnie dowiadujemy się, że w 1791 roku, znając już dobrze gatunki ziemi na naszych ziemiach, przedłożył, i to też jest piękne, tam jest bardzo dużo ładnych określeń króla. I na przykład jedno z nich zacytuję. Przedłożył niezgasłej pamięci królowi Stanisławowi Augustowi, dobremu królowi, opracowany przez siebie projekt łatwego i niekosztownego wprowadzenia wśród włościan ogrodnictwa. Zakładał on, że kmiecie nieposiadający żadnej ziemi mieliby się stać przynajmniej właścicielami właściwego jakiegoś ogródka, takiego przydomowego. I stąd mieliby zapewniony przez cały rok zapewnioną żywność, a to jednocześnie miałoby ich odzwyczaić od wad, które są skutkami niedostatku i nieposiadania. Więc tutaj jest takie sprzężenie wychowania, etyki i ekonomii. Zachęcał do zdobywania umiejętności ogrodniczych Szuch, żeby życie uczynić łatwiejszym. Z jednej strony zachęcał do oswajania z naszym klimatem drzew, krzewów i roślin pochodzących z cieplejszych sfer. Z drugiej strony propagował uprawę lokalnych gatunków. Żurawin, poziomek, jagód, porzeczek, agrestu, jabłoni. Ogrodnictwo postrzegał jako istotny element rozwoju ekonomicznego kraju. A poza tym, proszę Państwa, i to też mnie dosyć zaskoczyło, był swoistym innowatorem dnia codziennego w ogrodzie. Wymyślał najróżniejsze sposoby ochrony drzewek przed czynnikami atmosferycznymi. Parawany, zasłony, od skwaru słońca, od zimna, z trzciny, ze słomy. Wymyślił niwelle. A niwella, proszę Państwa, to nic innego jak poziomica zrewolucjonizowana, powiedzmy sobie, przez Szucha. Chodziło o to, że wcześniej ona była wypełniona, czym ona była wypełniona? Zapomniałam.
zamarzającym na mrozie spirytusem, a on je wypełnił żywym srebrem, czyli po prostu rtęcią. I to pozwalało w złych warunkach atmosferycznych w zimie mierzyć, sprawdzać, czy poziom ściany jest prawidłowy, czy nie. To była niwella. Wymyślił cegłę surówkę, nazwaną od swojego nazwiska Szuchowską czy Szuchówką, i poświęcił jej całą rozprawę czytaną na posiedzeniu publicznym Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk 30 kwietnia 1811 roku. To była bardzo prosta rzecz, to jest ta rozprawa. To była glina wymieszana z odrobiną piasku i kolcami, czyli igłami jodły, sosny bądź świerku. I w tej rozprawie tłumaczy, dlaczego igły są lepsze od innych jakichś komponentów, bo igły mają rowki, w związku z powyższym się lepiej łączą z gliną. I taką masę wylewało się w formy. Tutaj bardzo profesjonalnie podszedł do tego Szuch i oczywiście zrobił rysunek tej formy. To jest forma, za pomocą której, do której wlewało się właśnie taką masę i wstawiało się te formy do szopy i w miesiącach letnich suszyło. To są właśnie te formy. No a i przepis na tę cegłę pojawia się w rozprawach innych autorów. I ona jest rozpatrywana pod kątem użyteczności do budowy domów włościańskich. Więc cały czas utrzymujemy i cały czas gdzieś ta cegiełka jest podawana i cały czas jest wykonywana właśnie taka praca u podstaw, żeby poprawić trochę w niektórych aspektach właśnie na przykład budownictwo, na przykład jakieś działy ekonomii. I Szuch też się w to włączał. Więc znamy Szucha z tego, że był intendentem ogrodów Łazienek Królewskich, gdzie działał też projektowo, miał wpływ na układ kompozycyjny ogrodów, ale też jednocześnie znał się bardzo dobrze na gospodarstwie ogrodniczym, bo wtedy tak działał ogród. Ogród, teraz nasz ogród jest zmuzealizowany, jest zabytkiem, ale wcześniej było to gospodarstwo, z którego po prostu utrzymywał się dwór i nad tym też musiał panować intendent ogrodu. I oczywiście Szuch był bardzo dobrze przygotowany przez swoje wykształcenie. Nie powiedziałam o jego młodzieńczych podróżach edukacyjnych. Najpierw był w Holandii. Wiemy, że był w Harlemie, gdzie w ówczesnym i w tamtym czasie kwitły kwiaciarstwo i botanika. I stamtąd, cytuję znów, bo w tej pochwale jest bardzo dużo takich sformułowań nawiązujących właśnie do natury. I stamtąd, jak pracowite pszczoły, zebrawszy z otaczających go kwiatów plon obfity, gdy już swej żądzy podniecającego nie znajdował żywiołu, udał się do Anglii. Tu zapoznał się z nowymi trendami w sztuce ogrodowej przede wszystkim, a także uczył się, jak połączyć sztukę ogrodową z architekturą, no architekturę rezydencjonalną, jak zharmonizować z otoczeniem ogrodowym. Odwiedził ogrody w Kew, następnie udał się do Francji, do Wersalu, a jakże. Z Francji przez Stuttgart, Kassel i Berlin pojechał do Wiednia. Tam był przez jakiś czas w Schönbrunn. No a w Polsce pracował dla Izabeli Lubomirskiej w latach 70. i przy zakładaniu ogrodu w Mokotowie Jerzego Wandalicha Mniszcha, w Dęblinie. I ponoć Stanisław August tak się zachwycił tymi ogrodami, że właśnie postanowił go zatrudnić w 1781 roku w charakterze intendenta ogrodów królewskich. Wydaje się, że Szuch odegrał też niebagatelną rolę po wyjeździe Stanisława Augusta w roku 795 z Warszawy, ponieważ wziął od Ryksa w dzierżawę, oczywiście za zgodą króla, tereny Łazienek i Belwederu, oczywiście z wyjątkiem pałacu, bo on nie podlegał wtedy dzierżawie. Wziął te tereny z oranżerią,
ogrodem warzywno-owocowym, sianą rzęcami, czyli łąkami, i nie pobierano od niego z tego tytułu żadnej opłaty, więc na pewno to było bardzo opłacalne. On pewnie się też na tym wzbogacił, ale za to był zobligowany do czegoś, co ja sobie nazywam utrzymaniem integralności tych ogrodów, o ile to w takiej mierze, w jakiej to było możliwe. Był zobligowany do dbania o całe gospodarstwo, o rośliny, sprzęty, robienie napraw i przede wszystkim właśnie do pielęgnacji ogrodów. Z całą pewnością był majętnym człowiekiem. U Jankowskiego możemy przeczytać, ale też w innych źródłach, że miał ogród za wolskimi rogatkami, prawdopodobnie pełen drzew owocowych, przejęty potem przez Klemensa Oma, który tam zrobił taki rozrywkowy ogród. Niemniej prawdopodobnie tam Szów właśnie rozwinął się w kierunku warzywnictwa i sadownictwa. No, Wola w ogóle z tego słynęła. Jeśli spojrzeć głębiej w XIX wiek, to ona właśnie tworzyła taką zamkniętą enklawę, w której najbardziej się rozwijały wówczas gospodarstwa warzywne. Szuch był wolnomularzem. W 1770, należał do niemieckojęzycznej loży bogini Zeleuzis. I to była taka loża, która liczyła 95 członków, w tym 33 kupców i bankierów oraz 7 rzemieślników i przedsiębiorców, więc tworzyło ją, można powiedzieć, tak w przeważającej mierze bardzo zamożne niemieckojęzyczne i protestanckie mieszczaństwo. Szuch, jak sobie powiedzieliśmy, umarł w 1819 roku. W tym roku ginie też książę Józef Poniatowski. Łazienki przechodzą w ręce jego siostry Marii Teresy Tyszkiewiczowej, która w 1817 roku sprzedaje je carowi Rosji, a jeszcze przedtem z Jabłonny zostaje sprowadzony do łazienek ogrodnik Jan Ackerman. I oczywiście sprzedaż łazienek rozpoczęła bardzo długi w historii łazienek okres carski, trwający do 1915 roku. Dużo się dzieje przez ten czas w łazienkach, bo dla namiestnika cara zostaje rozbudowany belweder, w jego otoczeniu i na tyłach powstaje nowe założenie ogrodowe z pawilonami, oranżeriami. Część północnych terenów łazienek ze szklarniami i oranżerią zostaje przydzielona ogrodowi botanicznemu. I ja ten długi okres od 1817 roku do 1915 zbadałam punktowo. Ja zbudowałam sobie takie rusztowanie wiedzy, informacji, które staram się systematycznie wypełniać kolejnymi informacjami przyniesionymi z Zagadu, z Archiwum Akt Dawnych, z Zasobu Zarządu Pałaców Cesarskich. Tych dokumentów jest bardzo dużo. Napisane są tylko do pewnego momentu po polsku, później po rosyjsku, szczególnie od lat 80. Problemem nawet nie jest język rosyjski. Właściwie problemem jest charakter pisma urzędników, niektórych urzędników carskich, choć trzeba przyznać, że te dokumenty są prowadzone bardzo rzetelnie, bardzo solidnie. XIX wiek to epoka budowania imperiów, narodów i miast. Ogród w tym czasie w swoich różnorodnych formach stał się symbolem kultur imperialnych i kolonialnych. I właśnie środkiem takiego imperialnego i kolonialnego zawłaszczania i podboju. I z tego odmętu archiwów wyłania się dla nas, dla łazienek, dwóch ogrodników. Mówiłam o Janie Ackermanie, a Ackermanów było dwóch. Ojciec Jan i syn Wilhelm Krzysztof. I przy tej okazji warto też powiedzieć, że zawód ogrodnika pod każdą szerokością geograficzną, prawie tak jak zawód lekarza czy zawód prawnika teraz, przechodził z ojca na syna, a współcześnie czasami z ojca na córkę.
Ja mam taki przykład współczesny, to będzie mój pierwszy wyskok do współczesności. I mamy taki przykład w Łazienkach. W ślady ojca ogrodnika poszła między innymi pani Urszula Maciejewska, pracująca w dziale ogrodu od lat 70. do późnych lat 2000. Nie znam dokładnej daty odejścia pani Urszuli Maciejewskiej z Łazienek, ale pracowała bardzo długo. Poszła w ślady ojca, choć ojciec bardzo jej to odradzał, twierdząc, że ta praca, że to praca nie dla kobiet, że jest za ciężka i zbyt wyczerpująca. Ten slajd przedstawia panią Urszulę Maciejewską, a przed nią stoi zdjęcie. Ono to tutaj trochę blikuje, więc ja pozwoliłam je sobie wyciągnąć. I to jest zdjęcie przedstawiające ojca pani Urszuli, właśnie w jej towarzystwie i towarzystwie jej siostry bliźniaczki Grażyny, zrobione na początku lat 50., prawdopodobnie w 52 roku, w Łazienkach na tyłach Białego Domu. Tutaj jeszcze pokażę fragment działalności pani Urszuli Maciejewskiej w Łazienkach. To są jej słynne kroplówki, które stosowała, którymi leczyła chore drzewa. I to jest metoda, o której ja zaczęłam czytać po raz pierwszy w Ogrodniku Polskim z roku 1904. To była taka metoda doktora Mokrzyckiego, która była prezentowana na takich kolegiach Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego przez Edmunda Jankowskiego. Wtedy jako wielka innowacja i projekt, który nie wiadomo w którym kierunku miałby pójść i czy miałby się sprawdzić. Więc pani Urszula Maciejewska stosowała tę metodę z powodzeniem, a znała ją z zeszytów i notatek ogrodniczych swojego ojca. Więc dlatego chciałam tutaj pokazać, bo to jest właśnie ten fragment moich badań etnograficznych, który się trochę łączy się po prostu z historią Łazienek. Może zostanę na tym, bo do kolejnego akapitu nie mam ilustracji, więc zostaniemy tu. Ale mówiliśmy o Ackermanach. Jan Ackerman został zatrudniony w Łazienkach w 1790 roku, a więc jeszcze ze czasów Stanisława Augusta. To jest taki człowiek, który łączył właśnie czas Stanisława Augusta z czasem carskim jako subjekt ogrodowy. To znaczy, że mógł samodzielnie wykonywać wiele czynności ogrodowych, ale nadal pozostawał pod ścisłym nadzorem bardziej doświadczonego ogrodnika. I w tym obowiązku subjekta ogrodowego pozostawał aż 8 lat. Następnie w roku 1798 przeniesiono go już w charakterze ogrodnika do Jabłonny. I w tej pracy pozostawał tam do roku 1000. Tak, to pani. Sekunda wcześniej. Tak, statusiem na początku lat 50. na tyłach. 53. Przy Białym Domku. Tak, to wszystko już powiedziałam. Dobrze. Jan Ackerman w obowiązku subjekta ogrodowego pozostawał aż 8 lat. Następnie w roku 1798 przeniesiono go już w charakterze ogrodnika, a więc awansował do Jabłonny księcia Józefa Poniatowskiego. Tam zajmował się, cytuję, zakładami ogrodu i oranżerią. I w tej pracy pozostawał do roku 1814 i znów został przeniesiony do Łazienek, gdzie pozostawał do 1837 roku. Czyli to znów taka bardzo, bardzo długa biografia ogrodnika związanego z Łazienkami. On pozostawał w służbie w Łazienkach 47 lat. Jego syn Wilhelm Krzysztof Ackerman
Urodził się 10 maja 1801 roku i zaczął pracę w ogrodach w 1816 roku jako ogrodniczek. I 1 stycznia 1822 roku awansował na subiekta, a ogrodnikiem został w 1837 roku. Czyli widzimy linię awansu ogrodników dworskich. Mieliśmy ogrodniczek, ogrodniczka, subiekta, ogrodnika, a następnie nadogrodnika. Ale trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nadogrodnikiem tylko niektórym zdarzało się to szczęście zostać ogrodnikiem. To zwykle były stanowiska właściwie piastowane do śmierci, więc tych nadogrodników rzadko się rozwinęła aż tak bardzo kariera ogrodników. Tutaj też nadmienię opowiem o skrupulatności cesarskich ogrodników, bo przy wyliczaniu emerytury Krzysztofa Ackermana, oni się tutaj strasznie spierali, w którym roku on się urodził i czy on właściwie powinien otrzymywać emeryturę takiej wysokości, jakiej dostaje, bo chodzi o to, że zatrudniono go w 1816 roku. On prawdopodobnie miał wtedy 15 lat. A więc był o rok za młody, żeby zostać etatowym ogrodnikiem dworów cesarskich. W związku z tym nie policzono mu w konsekwencji tego jednego roku do renty, do emerytury. Uznano, że on po prostu pracował sobie przez ten rok przy ojcu i mu pomagał tak dorywczo, nie będąc zatrudniony tutaj. Był z wyznania rzymskokatolickiego, miał dwie żony i dwie córki z pierwszego małżeństwa. Rozalię Karolinę Wilhelminę. Tutaj miałam problem z odczytaniem trochę pisma urzędnika. I Emilię Mariannę, które w momencie jego śmierci miały 17 i 15 lat, co pozwoliło przybranej matce też starać się o emeryturę właśnie po ojcu ogrodniku zatrudnionym w ogrodach carskich. Też w teczkach osobowych ogrodników, nadogrodników są też pewne ciekawostki. Na pewno ważną informacją była postawa wobec wszelkich ruchów takich narodowo-wyzwoleńczych i wszelkich zamieszek w Warszawie. Na przykład przy Ackermanie znajdujemy notatkę. W czasie rokoszu w roku 1831 zachowywał się spokojnie, będąc ciągle przy swoich obowiązkach. Więc to też było ważne. Takie informacje znajdowały się też przy różnych innych nazwiskach. Ackerman był biegły w botanice, pisał po polsku i po części po niemiecku. I w 1834 roku ojciec i syn występują razem na liście płac ogrodników carskich. Pensja dla ogrodnika Ackermana roczna to 2544 złote polskie. Natomiast dla subiekta Ackermana, syna, to 1080 złotych. Dla porównania, miesięczna w tym budżecie dla ogrodniczków, czyli tych ogrodniczków, tych osób najniższej kategorii, przeznaczono po 40 złotych miesięcznie. W ogóle budżet na ogrodniczków to 2400 rocznie, ale oni pracowali sezonowo, więc pewnie to się różnie rozkładało. Pewnie przychodzili na 3 miesiące, jedni na 2 miesiące, to różnie bywało. Dobrze. W ogrodach cały czas się coś dzieje niepokojącego w latach 30. i 40. Są różne notatki takie pokazujące niezadowolenie pracodawcy, z Ackermana szczególnie.
Też dochodzę do wniosku pracodawcy, że właściwie ogród nie jest rentowny, że powinno się mniej wydawać na jego utrzymanie i proponuje się różne restrukturyzacje, nie wiem, czy tak to można nazwać. Jest taka propozycja, żeby ogród belwederski, tutaj od razu widzimy, jaki był podział w XIX wieku terytorium Łazienek Królewskich. Ogród belwederski pozostawić przy dotychczasowym ogrodniku korzeniowskim, Michale, jak się potem dowiedziałam. Ogród łazienkowski, jako dziś przez Lenarda i Ackermana utrzymany, jako w ciągłej przestrzeni będący, składający się z oranżerii, trephausów, ogrodu fruktowego, ogrodu zimowego, oddałbym jednemu ogrodnikowi, sprowadzonemu z zagranicy Rudolfowi Zibekowi. I tak się stało faktycznie. I widać tutaj, że tutaj chodzi o tego starszego Ackermana, że już nie ma zaufania ani do jego wieku. To się prawdopodobnie wiąże z podeszłym wiekiem Ackermana. Stąd szukano pewnie zastępstwa. No i, ale pojawia się nowe nazwisko, Michała Korzeniowskiego. Ja nie będę się bardzo koncentrować na tej osobie, ale pokażę pewien piękny dokument ze zbiorów Łazienek Królewskich. Michał Korzeniowski był nadogrodnikiem ogrodów przy pałacach cesarsko-królewskich od 3 maja 1834 roku do 26 maja 1864. I ten dokument, o którym mówię, to świadectwo wystawione przez Korzeniowskiego Ignacemu i Umilanowskiemu z Warszawy, poświadczające odbycie nauki sztuki ogrodniczej, zarówno teorii, jak i praktyki, od września 1856 roku do października 1861 roku. Korzeniowski, polecając swojego podopiecznego przyszłemu pracodawcy, określa go jako osobę wierną, rzetelną, pracowitą, wiarygodną i posiadającą umiejętności sztuki ogrodniczej. Jest to świadectwo pięknej urody, dwujęzyczne. Wieńczy je herb Królestwa Polskiego, dwugłowy czarny orzeł cesarski Romanowów, dominujący nad tarczą z orłem białym, ukoronowaną koroną carów. Na dole zaś znajduje się okrągły kartusz z inicjałami wystawiającego, MK, zwieńczony jego atrybutami. Widzimy tam całe osprzętowanie ogrodowe. Konewkę, kosę, pleciony kosz z pokrywką, widły, grabie i drzewko w donicy z metalowymi obręczami. Piękna owocowo-kwietna bordiura składa się z piwoni, róż, dzwonków, groszku pachnącego, tulipanów, winogron, ananasów, jabłek, gruszek. Dokument ma też piękną pieczęć, w której też znajduje się to drzewko, które widzimy na dokumencie. Poświęcam mu tyle uwagi i tak detalicznie rozbieram, ponieważ ono jest nie tylko świadectwem dla ucznia, ale również wizytówką nauczyciela i ogrodnika. Solidność, poczucie estetyki, prestiż, profesjonalizm i też wiarygodność takiego świadectwa były duże. To po prostu było prestiżowe świadectwo. I muszę powiedzieć, że ta kwestia w ogóle wydawania świadectw, ona była szeroko dyskutowana w środowiskach ogrodniczych. Jeszcze na początku XX wieku, właśnie w środowisku Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego, bo twierdzono przede wszystkim, że no tak, to jest prestiżowe świadectwo, ale było bardzo dużo świadectw, które były wystawiane przez właścicieli ogrodów, którzy de facto nie mieli żadnego wykształcenia ogrodniczego i tak naprawdę nie umieli dobrze ocenić kompetencji swoich ogrodników, chyba że ci zostawali u nich przez bardzo, bardzo długie lata, a nie zawsze tak było. Byli też tacy ogrodnicy, którzy często zmieniali swoje posady. Powiedziałam o towarzystwie. Aha,
Właśnie, jakie straty ponoszą właściciele ogrodów przyjmując do pracy ogrodników? Przepraszam, tutaj się pogubiłam trochę. Chyba to już powiedziałam. Dobrze. Powinnam trochę powiedzieć o Towarzystwie Ogrodniczym Warszawskim jeszcze, które powstało w 1884 roku. Tam byli bardzo prężni działacze ogrodowi. Edmund Jankowski, Hozer, Kaczyńscy, wszyscy ci wielcy ogrodnicy, którzy starali się podnieść ogrodnictwo polskie na trochę wyższy poziom. I do pierwszego zarządu Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego wszedł Jan Wanasek. Lub Jan Waniaszek, jak czasami określała go prasa. Kolejny po zmarłym w 1860 roku Michale Korzeniowskim nadogrodnik ogrodów carskich. Sam się starał o tę posadę, wysyłając do pułkownika Ignacego Abramowicza, ówczesnego głównozarządzającego pałacami cesarsko-królewskimi, pisma. Przedkładał w nich 7 dowodów swoich kwalifikacji i opanowania sztuki ogrodniczej. Wśród nich znajdowały się właśnie referencje, takie od prywatnych osób, z których wynikało, że działał na terytorium obecnych Czech i Austrii i między innymi również odbył staż w ogrodach Pałacu Schönbrunn we Wiedniu, co potwierdza właśnie świadectwo, które Państwo widzą, podpisane przez bardzo znanego ogrodnika Heinricha Wilhelma Schotta, Hofgartnera, dyrektora tamtejszego muzeum. I to był w ogóle człowiek, który badał, jako jeden z nielicznych, został wysłany w taką ekspedycję do Brazylii i badał gatunki wielu egzotycznych roślin. I tam Wanaszek pod jego opieką przez jakiś czas przebywał. A na pewno przekonało przyszłego pracodawcę to, że Waniasek opiekował się w łazienkach drzewkami pomarańczowymi i innymi krzewami zakupionymi przez zarząd pałaców cesarskich z Nieborowa. I chodzi tutaj o tę słynną kolekcję drzew, będącą niegdyś własnością Augusta II Mocnego, przechowywaną w Zwingerowskiej oranżerii w Dreźnie. Składała się, jak pewnie Państwo może słyszeli, z 217 bardzo cennych roślin, 103 drzewek pomarańczowych, z których wiek niektórych nawet dochodził do 100 lat, rzadkiego kamforowca, 33 cyprysów i 8 magnolii. Na pewno wspomniany tutaj Waniaszek, ja dużo o nim wiem tutaj i mam dużo takich rozsypanych informacji na jego temat, ale nie będę ich przytaczać, ponieważ mogłabym może Państwa trochę uśpić, więc powiem tylko, że to był na pewno bardzo prominentny nadogrodnik i wydaje mi się, że jego obecność w zarządzie Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego była ważna dla samego towarzystwa. To znaczy, że to był carski człowiek w towarzystwie. Trochę to było kontrolowane, ale też on bardzo się tam, był bardzo aktywny, bardzo się udzielał. To był jedyny ogrodnik, nadogrodnik, który na przykład był wysyłany z Warszawy na wielkie ogrodnicze wystawy w Petersburgu. I na pewno miał kontakt z Towarzystwem Ogrodniczym Carskim w Petersburgu, które powstało dużo wcześniej niż nasze warszawskie, bo w 1858 roku. I ono skupiało zarówno ogrodników zawodowych, jak i amatorów. Mam dużo materiału, nie przepraszam. Ale teraz będzie coś, na co długo czekałam. To jest takie znalezisko, które właściwie poczyniliśmy z kolegami, z Piotrem Skowrońskim i Mariuszem Kolmasiakiem, ale jako że ja zajmuję się ogrodami, to pozwoliłam je sobie opracować, przetłumaczyć. Nie będę mówiła o wszystkim, bo tego też jest za dużo i też przyjdzie na to czas w jakiejś konkretnej publikacji, którą mam nadzieję, że Łazienki i wspólnie tutaj w dziale badań wydamy.
Więc spróbuję Państwa przenieść do ogrodów Łazienek Królewskich i Belwederu roku 1904. Pomoże mi w tym raport roczny ogrodowy, podpisany przez głównego ogrodnika, którego imię i nazwisko prawdopodobnie brzmią Fiedor Wulfson. Nie jestem tego pewna, ponieważ podpis pod dokumentem w swej zamaszystości po prostu gubi czytelność niektórych liter. Oczywiście próbowałam też skonsultować z osobami, które trochę bieglej ode mnie władają językiem rosyjskim, ale niestety to się nie udało. Zbadałam też otoczenie dokumentu i taka sama parawka znajduje się w teczkach uczniów ogrodnika, między innymi w teczce Józefa Kołodziejskiego 1900-1907, Leonarda Bucińskiego, Iwana Beduszewskiego. Tutaj mamy dwa polskie nazwiska, jedno rosyjskie. Wymieniam te nazwiska również dlatego, że raport ten jest unikalny, ponieważ zawiera zdjęcia. I być może ogrodników, których Państwo za chwilę zobaczą na tych zdjęciach, to może do tych ogrodników być może to może te nazwiska, które wymieniłam. No ale mamy początek XX wieku. Warszawa jest oczywiście już dawno pozbawiona swej stołeczności. W życiu publicznym jedynym obowiązującym i dopuszczalnym językiem jest rosyjski. Wszystkie wyższe stanowiska urzędnicze piastują przybysze z cesarstwa. Trwa wojna rosyjsko-polska i to się tym objawia na przykład na łamach ogrodnika polskiego, że zarząd inwentury wojskowej z siedzibą w Petersburgu ogłasza zapotrzebowanie na suszone jarzyny dla armii czynnej w tej wojnie. Prężnie działa Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie, organizując w tej siedzibie na bagateli pogadanki ogrodnicze z różnych dyscyplin. Warzywnictwa, sadownictwa, kwiaciarstwa szklarniowego, kwiaciarstwa gruntowego, drzewoznawstwa, wiadomości z geodezji i wiadomości o nawozach. Mamy tam cały wachlarz właściwie informacji. I organizatorzy tych pogadanek bez ogródek wypominają, że frekwencja powinna być o wiele wyższa, skoro zapisało się 276 osób, a średnio przychodzi tylko 51. I skrupulatnie wyliczają, że z ogrodu botanicznego przyszło 6 uczniów, a z łazienek 17. To też pokazuje, że uczniowie z łazienek wychodzili i uczyli się w towarzystwie ogrodniczym warszawskim i korzystali z tych kursów. Oprócz tego tam jeszcze byli uczniowie ze szkoły ogrodniczej, ogrodu pomologicznego i z Muzeum Pszczelniczego, panien i chłopców 13. Towarzystwo organizowało również zajęcia terenowe, i te dotyczące sadownictwa czasami odbywały się na terenie łazienek. Nie tak często jak w innych ogrodach, na przykład u Hozera czy u Kaczyńskich, ale w łazienkach też. Widać, że łazienki były jednak bardziej szczelne, ale jednak te zajęcia też się tu odbywały. Ogrody funkcjonowały inaczej niż teraz, nie tylko jako dzieło sztuki, reprezentacja konkretnego stylu czy ulubione miejsce spacerów warszawiaków, ale przede wszystkim jako gospodarstwo, które dostarczało produktów na carski stół, a także prowadziło sprzedaż na zewnątrz. Gospodarstwo, które musiało być efektywne i rentowne i w związku z tym liczono co roku na urodzaj. A rok 1904 nie wypadał pod tym względem dobrze, głównie ze względów meteorologicznych. Pod tym względem, i tutaj pod tym względem raport głównego ogrodnika spotyka się z danymi, które widzimy w dwutygodniku Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego, czyli w Ogrodniku Polskim. Tam co miesiąc dosyłano z różnych miejsc w guberniach takie raporty pogodowe, analizowano jak to wpływa na plony i tak dalej, ale też były takie ogólne wiadomości meteorologiczne. Właśnie, pisze tak ogrodnik. Dobra, zrównoważona wiosna przeszła suche i gorące lato. Zapanowała susza. To odbiło się bardzo na stanie ogrodu i na plonach. Drzewa, krzewy i mniejsze rośliny nie rosły, nie owocowały. Owoce są małe i wysuszone, nie nadają się do zimowania. Kwiaty letnie nie rozwijają się i słabo kwitną.
I w związku z suszą ogrodnik zwraca uwagę na brak dostępu do bieżącej wody. Ma to szczególne znaczenie w sadach. W latach suchych praca ogrodników łazienek i belwederu przeciągała się do późnych godzin nocnych, ponieważ oni właściwie musieli roznosić ręcznie tę wodę po całych ogrodach. Więc źle wpływała na owoce, susza źle wpływała na warzywa, ale wysokie temperatury sprzyjały za to ogrodom, roślinom egzotycznym. I w 1904 roku wyniesiono do ogrodu nie tylko małe rośliny, ale również te większych rozmiarów. Wszystkie palmy, draceny, aroidy, paprocie bardzo się poprawiły. Wyglądają pięknie, pisze ogrodnik. I na dowód dołącza do raportu zdjęcia. I tutaj Państwo widzą jedno takie zdjęcie. To jest pierwsze znane mi zdjęcie, być może są jeszcze jakieś, ale to jest pierwsze znane zdjęcie przedstawiające ogrodników łazienek królewskich. Ten ogrodnik po lewej jest zdecydowanie młodszy, po prawej myślę, że jest starszy i też i wiekiem, i rangą. I tutaj jest, trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, odsunięta lekko do tyłu i ku prawej krawędzi zdjęcia młoda kobieta, przedstawiona jakby na uboczu. To jest pierwsza, jaką w ogóle udało mi się wytropić w historii ogrodów łazienek królewskich. U niej stóp oczywiście konewka, atrybut i nieodłączne narzędzie pracy każdego ogrodniczka i każdej ogrodniczki. Kobietę mamy również tutaj. Kobiety w historii ogrodów łazienek królewskich pojawiają się późno, co oczywiście nie oznacza, że nie tworzyły tej historii i że ich ręce nie kształtowały tej historii. Prawdopodobnie one, nieprawdopodobnie, na pewno wykonywały niewykwalifikowane, proste czynności, pielenie, podlewanie i prawdopodobnie te rachunki, pewnie ich wynagrodzenia były wrzucane do jakiegoś większego kosza w budżecie, czego nie widać po prostu w archiwaliach. Być może istnieje jakaś ikonografia, do której ja nie dotarłam. Tutaj się uśmiecham do XVIII-wiecznika Piotra Skowrońskiego. Ja przyjrzałam pod kątem obecności ogrodników i ogrodniczek akwarele Fogla i Norblina, ale nie wydaje mi się, żeby byli tam ogrodnicy. Wydaje mi się, że w przeważającej właściwie części one ukazują wykwintne towarzystwo w scenerii ogrodowej. U Fogla widzimy czasami jakąś osobę, która przepędza wóz przez łazienki albo straż królewską, ale ogrodników i ogrodniczek tam nie spotykam. Ogrodniczki oczywiście istniały. Ogrodniczki arystokratki, ogrodniczki dziedziczki, ogrodniczki miłośniczki w samym towarzystwie ogrodowym warszawskim. Były ogrodniczki założycielki, więc one jakoś funkcjonowały. Też Towarzystwo Ogrodowe Warszawskie starało się aktywizować mieszkanki Warszawy, ale przydzielano im takie prace, mówiono, mam takie hasło, hodowla roślin pokojowych, piękna praca dla kobiet. Więc piękna praca dla kobiet. Albo tak, właściwie to albo też, jeśli wypowiadała się na łamach Towarzystwa Ogrodnika Polskiego Ogrodniczka, to potem często było tak, że któryś z panów, specjalistów, ekspertów, Jankowski, często musiał albo dać swój stempel potwierdzający, czyli skomentować to jakoś, albo odnieść się negatywnie i powiedzieć, ale przecież my pisaliśmy o tym już w 1897, powiedzmy, i właściwie już znamy te wiadomości. Więc trochę tak widać było, że trochę znosili to słowo kobiece. Więc ta emancypacja w ogrodach, szczególnie w takich ogrodach zinstytucjonalizowanych, następowała bardzo, 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 bardzo późno. Właściwie kobiety w ogrodzie to są lata powojenne, to są lata 60., 70. i później, Tak. Tak, to jest zdjęcie z łazienek.
Ja nie wiem tego dokładnie, pani Urszulo. Ja myślę, że być może, bo około 1808... Tak, a czy to by mogło też być? Właśnie, ale czy to... bo w latach... A, tak, dobrze, okej. Ja myślałam, teraz już po prostu, przepraszam, się wyłączyła mi... Właśnie przy Towarzystwie Ogrodowym Warszawskim istniało też... Sekcja miłośniczek roślin pokojowych. Dobrze, więc ja widzę, że robi późno, przepraszam, ale ja muszę, w takim razie przejdę do... Tutaj mamy jeszcze rachunki. To są pierwsze rachunki, w których widzę imiona i nazwiska kobiet. To jest akurat... rok 1915 i to są rachunki, które zostały podpisane przez Wacława Tańskiego, Obertgartnera łazienek właśnie w tym czasie, kiedy Rosjanie opuszczali łazienki i ich miejsce zajmowali Niemcy. To jest właśnie ten ogrodnik, który zresztą w latach 20. był tutaj głównym ogrodnikiem i opiekował się ogrodem. Dobrze. Jeszcze jedno zdjęcie z 1904 roku. Wydawałoby się, że tu tematem głównym jest górująca w kompozycji palma. Tymczasem nie. W monochromie wczesnego zdjęcia ginie to, czym ogrodnik naprawdę chciał. Przepraszam. To, tak? W monochromie wczesnego zdjęcia ginie to, czym ogrodnik naprawdę chciał się pochwalić, a mianowicie kwitnące storczyki, konkretnie Calathea curpedea. Wystawienie wszystkich roślin do ogrodu umożliwiało przeprowadzenie remontu oranżerii. Gruntownie oczyszczono wtedy ściany, odmalowano je. Także z drewnianych i żelaznych części budynku zdrapano różne naleciałości, które naniosła wilgoć. Podczas ponownego ustawienia roślin w szklarni były one rozplanowane w formie ogrodu. Chodniki obłożono cegłą, wysypano żwirem, ustawiono ławki, ustawiono pnie udekorowane małymi roślinami i cała oranżeria zaczęła wyglądać jak ogród zimowy. Wszystkie rośliny otrzymały etykiety z poprawną nazwą botaniczną, rodziną, pochodzeniem i przybliżonym wiekiem. Ich przygotowaniem zajęli się uczniowie ogrodnictwa. W nowej oranżerii uprawiano rośliny wymagające ekstremalnie wysokich temperatur. Dotychczasowe ogrzewanie uznano za niewystarczające, dlatego już latem tego roku w oranżerii ustawiono dodatkowy niewielki bojler o pojemności 25 wiader, dzięki czemu udało się przy stosunkowo dużych wysokich temperaturach panujących zimą, utrzymać temperaturę w obiekcie na poziomie 16-17 stopni. Utrzymanie odpowiedniej temperatury było jednym z najważniejszych zadań ogrodników. Zaniedbanie tego obowiązku groziło nieodwracalnymi stratami, również finansowymi. Pamiętają Państwo, jak cenne były drzewka, że na przykład Stanisław August wymienił kolekcję drzewek oranżeryjnych na jeźdźca polskiego Rembrandta, więc te drzewka oranżeryjne faktycznie były bardzo kosztowne. Temperatura musiała być nieustannie monitorowana, dlatego z praktycznych względów w oranżeriach często znajdowały się mieszkania ogrodników lub domki ogrodników znajdowały się w bezpośredniej odległości od oranżerii. Tak było z nieistniejącą już w tych czasach, o których ja teraz mówię, oranżerią neogotycką. Mamy tutaj na granicy ogrodu królewskiego XVIII wieku i romantycznego XIX wieku ruiny neogotyckiej oranżerii. I tam właśnie też był do II wojny światowej bodajże domek ogrodnika. I on służył właśnie temu też, żeby monitorować tę sytuację.
To była bardzo wymagająca praca. Nie dysponujemy wspomnieniami na ten temat, ale na zasadzie analogii możemy posłużyć się świadectwem brytyjskiego ogrodnika Williama Colemana, zamieszczonym w Kronice Ogrodników z roku 1875. I on wspomina, że jako młody jeszcze mężczyzna, 21-latek, został wysłany do Pontypool Park. To był ogród w Walii, aby zajmować się tamtejszymi szklarniami. W ciągu dnia miał do pomocy palacza i ucznia, którzy dokładali opał pod kotły, otwierali lufciki i wentylatory. Natomiast w nocy zostawał sam z 17 kotłami. Obchód kończył około godziny 2 w nocy. Przy wahaniu pogody często w nocy musiał ten obchód zacząć od nowa. Ale wróćmy jeszcze do łazienek. Spójrzmy, co jeszcze uprawiali ogrodnicy w nowej oranżerii. Chryzantemy i róże. Tych ostatnich było 1500 niskich i 100 sztuk wysokich. Część pierwszych posadzono latem do parku, a część w ogródku przed oranżerią. Chryzantem hodowano nawet do 10 tysięcy, ale ogrodnik nie był zadowolony z osiągniętego efektu. Za to udała mu się róża pochodzenia francuskiego Marshall Niel. To była róża gruntowa, ale uprawiono ją w oranżerii. I ona wyglądała tak. Zdjęcie przedstawia wiązankę wykonaną właśnie z tego gatunku róż, ozdobioną szarfą z napisem od sadownika dworcowa uprawlenia, czyli od czy przez ogrodników urzędu pałacowego. I sztuka artystycznego układania kompozycji kwiatowych na różne okazje, do wręczania, do dekoracji rezydencji, to w ogóle jest osobny temat i ma to długą tradycję. I ja chciałam tutaj jeszcze nawiązać trochę do teraźniejszości. Te zdjęcia, które Państwo widzą, są właśnie takim skokiem do przyszłości z tego 1904 roku i przedstawiają kompozycje ułożone przez panią Urszulę Piekutowską. Kompozycja po lewej stała w przedsionku pałacu na wyspie. Ułożona jest po części z roślin łazienek królewskich, hortensji. Tutaj jeszcze je sfotografowałam, żeby dać dowód na to, że one... Chociaż my nie mamy już szklarni, bo nasze szklarnie, te, które były przy oranżerii, nowej oranżerii, one powstały w latach 80., zostały ostatecznie zlikwidowane około roku 2012. Były nierentowne i też chylące się ku upadkowi. Zresztą było kilka prób ich ratowania, powstało kilka raportów takich wyliczających, czy to się opłaca je zachować, czy nie. Było kilka wariantów też uratowania tych szklarni. Niestety to się nie udało i pani Urszula Piekutowska, robiąc swoje kompozycje, może korzystać z tego, co ma w ogrodzie, z tego, co ma w rabatach, na rabatach, albo z tego, co kupi na giełdach kwiatowych. Więc tutaj mamy nasze hortensje, pluskwicę groniastą i takie małe asterki tam jeszcze widać, które też są w tej kompozycji wpięte. I powiem tylko, że pani Urszula pracuje w łazienkach od 47 lat. Jeszcze pracuje, jeszcze ją u nas mamy. A drugim jej ważnym zadaniem jest pielęgnacja drzew oranżeryjnych. Wracając do raportu. Dalej główny ogrodnik koncentruje się na opisie najbliższego otoczenia pałacu na wyspie. Miejsce w łazienkach zdecydowanie najwyższej randze. Ze względu na rangę architektury, ze względu na to, że była to siedziba cara. A więc skoro jest to miejsce o takiej randze, to też wymaga odpowiedniej oprawy. I tu ogrodnik mógł zaprezentować swoją biegłość sztuce ogrodowej i mieć jednocześnie pewność, że to, co wykreuje, nie ujdzie uwadze jego pracodawcy, ale również publiczności łazienek królewskich, ponieważ to miejsce w ogrodzie, najbliższe otoczenie, po prostu ogród był dostępny wtedy spacerowiczom.
Ale ważne był także w tamtych czasach carskich przekaz ideologiczny. Wiemy, jak wyglądało otoczenie Belwederu. Na skarpie pod tarasem mieli się wielką literę N. Też wysepka odpowiednio wyglądała na stawie pod Belwederem, bo tam było popiersie matki cara i było też tam takiej trochę ikonografii właśnie cesarskiej, ale też podobnie było przed pałacem na wyspie. Więc te najbliższe strefy musiały być i piękne, i musiały przekazywać odpowiednie treści. I mamy tu do czynienia z małymi formami sztuki ogrodowej, które są jednocześnie wizytówką ogrodnika i jednocześnie stemplem władzy. Przypomnijmy jeszcze, że zachodni pawilon pałacu na wyspie został w 1846 roku przekształcony w cerkiew Aleksandra Niewskiego. Było to podyktowane względami oczywiście praktycznymi, łatwą dostępnością miejsca kultu, ale również zaznaczeniem za pomocą architektury symbolicznej dominacji tej władzy tutaj w Łazienkach. W każdym razie właśnie cerkiew sprawiała, że to miejsce było nasycane symboliką, a efekt ten wzmacniały elementy sztuki ogrodowej. Na przykład, przepraszam, tu mam jeszcze panią Piekutowską, ale chodziło mi o tę rabatę przede wszystkim. To jest rabata założona przed pałacem na wyspie i ona się dokładnie wpisuje w oś kompozycyjną założenia. Proszę zobaczyć, że na pierwszym planie mamy właśnie tę rabatę, następnie dokładnie w linii uruchomioną fontannę, dalej zegar imieninowy Stanisława Augusta i staw południowy. I tam też takie piękne, impresjonistyczne postaci kobiece się pojawiają z parasolkami i kapeluszami od słońca. Więc trzeba przyznać, że fotograf zdaje się miał wyczucie. Ale ważne jest to, że ten klomp uformowano w kształcie wypukłej poduszki, na której leżała tak zwana czapka monomacha. Ta czapka monomacha wygląda tak. I to jest berło i miecz, insygnią wielkich książąt moskiewskich i carów Rosji, pochodzące najprawdopodobniej z końca XIII wieku. Ta rabata miała właśnie je przedstawiać. W rogu koło cerkwi natomiast ułożono duży, niski dywanowy kwietnik na wzór ruchomego kalendarza, w którym data zmieniała się codziennie od maja do 1 października, prawdopodobnie według porządku juliańskiego. Więc tu też podkreślenie tej rosyjskości i cerskości. Zaraz skończymy. Warto zwrócić uwagę na detale na tym zdjęciu, bo widać jeszcze przeszkloną, istniało jeszcze przeszklenie galeryjki prowadzonej wtedy do cerkwi. No i oczywiście widzimy w tle ogrodnika z konewką. Trochę dalej od pałacu, przy rzeźbie przedstawiającej personifikację rzeki znajdowała się taka oto rabata. Ogrodnik w służbie carskiej uznaje ją za Wenus, co w konsekwencji prowadzi do wykreowania rabaty, której najważniejszym elementem jest dużych rozmiarów kosz, druciany kosz, z którego wysypują się rośliny i kwiaty. Mnie zastanawia natomiast kształt obwódki, bo czy tylko ja widzę serce? Ono jest, tak, tam jest ułożone serce, więc ja trochę bym odwróciła ten porządek. Gdybym miała od nowa opisać tę rabatę, to powiedziałabym, że jest to serce, w którym stoi kosz, z którego wysypują się kwiaty wypełniające właśnie to serce. Tu można się zastanowić, czy to jest pomyłka ikonograficzna, swobodna interpretacja, czy po prostu nie przywiązywano do tego większej uwagi, czy właściwie chodziło faktycznie o nasycenie tych treści otoczenia pałacu na wyspie nowym znaczeniem, tak żeby to, które było tutaj pierwotnie, jeszcze za Stanisława Augusta, po prostu znikło.
Mamy klomby też, mamy klomby z kanami, czyli paciorocznikami, lewkonie, geranium. I te rośliny były rozproszone właściwie po całym parku. Z raportu dowiadujemy się, że przy pałacu na wyspie, konkretnie przy cerkwi, rosły róże odmiany Le France, a na wiosenne kwitnienie w miejscach najczęściej odwiedzanych publicznie wysadzano do gruntu cebulki hiacyntów, których było 1020 i tulipanów, których było 940. Ja może w tym momencie przerwę tę opowieść, bo ja mam, proszę Państwa, ten problem ze swoim materiałem, że mam go bardzo dużo i trochę wydaje mi się, że po prostu powinnam się umówić z Państwem na kolejne spotkanie. Może zrobić ogrody ogrodników i ogrodniczki Łazienek Królewskich w odcinkach. Osobny odcinek chciałabym poświęcić tym badaniom etnograficznym, czyli właściwie tym czasem od PRL-u do transformacji, bo tutaj też jest moje serce, bo robiłam wywiady z ogrodnikami. Mam tych wywiadów prawie 20. Niedługo nasz dział ogrodów będzie odchodził rocznicę swojego istnienia, więc to jest może taki moment, żebym też się z Państwem podzielić tymi informacjami. Jak Państwo widzą, ja badam ogrody od 2019 roku, od października, ale tak naprawdę, kiedy przyszłam do nowego działu, potrzebowałam jeszcze rozbiegu, musiałam się zastanowić, czym się zająć, musiałam sprawdzić stan badań, zobaczyć, co w ogrodach mamy. Dlatego to, czego nie mamy, i to wygląda tak, jak jest. Jest bardzo dużo do zrobienia, bardzo, bardzo dużo. Mamy prężny dział badań, więc wydaje mi się, że te badania będą postępować, a ja będę systematycznie się z Państwem dzielić. I czekają przed nami różne projekty wystawiennicze, wydaje mi się, że też wydawnicze, które będę, mam nadzieję, robić przy współpracy Beaty Kańskiej, kierowniczki działu ogrodów, z którą w zeszłym roku zrobiłyśmy wystawę poświęconą profesorowi Longinowi Majdeckiemu, a Beata Kańska dalej kontynuuje ten projekt. W tym roku, tak, w czerwcu odsłoniliśmy w Parku Sieleckim za sprawą właśnie między innymi Beaty alejkę imienia profesora, więc to się wszystko toczy, my działamy i to właściwie koniec mojego wykładu, za który bardzo dziękuję. Przepraszam, bo to tak. Dziękujemy bardzo. Badania fascynujące, bo też pokazujące, z jak wielu źródeł różnorakich można skorzystać do badania ogrodu. Znaczy, świetne jest to, że w ogóle mówiłaś o ogrodnikach i ogrodniczkach, którzy faktycznie czasami giną nam w narracji i są to osoby, na które faktycznie świetnie zwracać uwagę. No i jeśli wrócimy do tych źródeł, to i to, że różne języki i w ogóle zwracasz uwagi na to, jak dyplomy wyglądają, pieczęcie, co jest napisane w tych dokumentach, oczywiście fotografie, więc tutaj faktycznie jest to wspaniały materiał źródłowy. Ja jeszcze tradycyjnie zachęcę Państwa do krótkiej dyskusji. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, wspomnienia, bardzo proszę, to przekażę Pani i Panu po kolei mikrofon. Ja tak powiem, przepraszam, że siedząco będę siedzieć, ale tak, tutaj w tym naszym parku powiem szczerze, że niektóre rzeźby, niektóre elementy miały wielkie szczęście. Popatrzyłam na tą rzeźbę i pamiętam, za nią rósł wielki wiąz, samosiew kiedyś. Złamał się, tak się złamał, że odwrotnął stronę. Mógł przecież złamać się i uszkodził całą rzeźbę. Potem pamiętam, jak się nam złamało drzewo przy starej pomarczarni. Była to wielka operacja, bo drzewo się złamało, oparło się o starą pomarańczarnię. Tam była jeszcze robiona jakaś konserwacja elewacji. I myśmy wzywali specjalne wozy, które najpierw podnosiły
to drzewo, a nasi pracownicy, którzy niestety nie pracują, a szkoda, że nie pracują tutaj, bo to byli naprawdę na wysokim poziomie specjaliści, obcinali po części, żeby nie uszkodzić elementu historycznego, zabytkowego, bo to jest najważniejsze. Bo ja wszystkim tłumaczę, że ogrody historyczne, zabytkowe to jest co innego niż zwykły park, zwykły zieleniec. Tu się robi inwentaryzacje i projekty gospodarki nie takie jak w mieście. Tu należy, jak się robi analizę historyczną, to trzeba przeanalizować, czy to drzewo, które tu rośnie, czy to nie jest jakimś początkiem czegoś. Ja na przykład spotkałam się w Rosji, byłam aż zdziwiona, że oni, stare był, dwa graby zostały po szpalerze, oni zostawili i napisali, że to jest pozostałość szpaleru, a u nas się wycina. Cześć, do widzenia. Nie potrzeba. Taka jest prawda. Cóż jeszcze ja mogę dodać? Tu mam pewne elementy. Pokażę nawet o szotówku. W 2004 roku artykuł, tu przekażę pani, artykuł, że myśmy pokonali szrotówka, bo pokonaliśmy. Była wielka tu walka z tym szrotówkiem. Płakać mi się chciało, jak te kasztanowce chorowały. Tu pani przekażę. Tak, dziękuję i bardzo. I mam też zdjęcia. Słuchajcie państwo, właśnie czego ja nie mogę darować. Zostawione zostały tu dokładne dokumentacje. I ta dokumentacja została wyrzucona do kosza. Niektóre elementy udało mi się uratować, skserować. Na przykład ta palmiarnia, stara pomarańczarnia, jak była urządzona. Nie ma śladu, a to wszystko było. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani, mówiąc o łazienkach z początku wieku, proszę na mnie nie patrzeć, bo patrzy pani słońce i ma pani kłopot, albo ja tak. Nie. Albo zmieni. Nie, bo jest trudno pani. Nie. Mówiąc o łazienkach z początku wieku 1904-5, podkreśliła pani element gospodarczy. Produkcja warzyw, owoce. Od kiedy, że tak powiem, łazienki tak funkcjonowały i czym one się różniły od tych 100 lat wcześniej? Czy ja za chwilę będę miał jeszcze inne pytania, ale czy to da się tak w dwóch słowach, wie pani, nie chodzi mi o jakiś tu szczególnie dokładny wykład, tylko jakby krótką odpowiedź na moje pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest bardzo ciekawe, ale ja nie umiem odpowiedzieć na nie wyczerpująco. To inaczej, czy można stwierdzić, kiedy się ta funkcja gospodarcza pojawia? No, oczywiście, że za Stanisława Augusta był tutaj ogród, który karmił również dwór i króla, ale nie umiem powiedzieć, co dokładnie, jakie dokładnie. Wiem, że na przykład znalazłam informację, że uprawiano szparagi. Na pewno uprawiano w łazienkach szparagi i inne warzywa również, więc to jest jeszcze pewnie do przeanalizowania. Ja nie tak wnikliwie analizowałam inwentarze czy zapiski XVIII-wieczne właśnie pod tym kątem. Dobrze. Jak żeśmy weszli, przepraszamy tutaj za spóźnienie, ale to jest inna historia. Pani była akurat, omawiała ogrodnika o nazwisku albo na S, albo na A. Proszę przypomnieć, to był początek XIX wieku. Ackermann. O, Ackermann. I tam przy tym nazwisku użyła pani takiego sformułowania, które mnie zaintrygowało. Tak. Że wtedy ogrodnicy byli zatrudniani na 3-4 miesiące. Tak pani powiedziała. Chodziło mi o ogrodniczków.
o ogrodniczków, czyli o uczniów, aha, którzy nie przybywali w ogrodzie przez cały rok. Oni mieli takie, wydaje mi się, że mieli takie krótsze staże. A, rozumiem. Trzymiesięczne, czteromiesięczne. To by wynikało z budżetu, nie, ja rozumiem, który tam przedstawiony w archiwum. A nie, bo ja, wie pani, zrozumiałem, że to ten główny ogrodnik pracowy, aż mnie to zaciekawiło, jak ogród funkcjonował w pozostałych miesiącach, skoro... Nie. Jak ogród funkcjonował? Właściwie non-stop byli w ogrodach. Jeśli chcieli gdzieś wyjechać, musieli oficjalnym pismem zapytać o to intendenta, to znaczy tego główno zarządzającego pałacami cesarskimi. Musieli wystosować takie pytanie i otrzymywali wtedy po prostu normalny urlop. Każdy wyjazd, żeby pomóc komuś, nie wiem, w jakimś innym ogrodzie sieleckim, albo pojechać do, przepraszam, trochę mi siada gardło, do Siedlc, albo gdzieś tam, to wszystko to było notowane i były wydawane po prostu pozwolenia. Poza tym oni dostawali na to zawsze furmankę na przykład, dodatkowe pieniądze, gdzieś tam jest jakiś rachunek, w którym ogrodnik mówi, że wypił kawę rano i ta kawa tyle i tyle kosztowała, więc to wszystko było notowane. Tylko też trzeba zrozumieć, że to są tony dokumentów i tony stron, więc przeanalizowanie tego wszystkiego też, to trochę nam zabierze po prostu w dziale badań. Nie. Nie, oni po prostu musieli się tłumaczyć z każdego wyjazdu. Małgorzata. Ja mam bardziej komentarze niż pytania. Mówiłaś o tym, że brakuje tej XVIII-wiecznej ikonografii, że pierwsze przedstawienie to jest to zdjęcie z tymi palmami, ale sama pokazałaś wcześniejsze przedstawienie na samym początku. Ja rozumiem, że to jest przedstawienie symboliczne, ale pewnie nie do końca, bo są jednak grabki i konewka, już nie pamiętam dokładnie, ale możemy do tego wrócić. I to, z tym się wiąże moja jakby druga jakaś sugestia bardziej niż pytanie, bo mówiłaś o tej różnicy klasowej, że na początku to były te kobiety ogrodniczki, które zakładały ogrody, prawda, Mokotowski, Sieniawska, Lubomirska, Czartoryska i tak dalej. Ale tutaj pewnie Piotr nam posłuży też pomocą. Bo mi się wydaje, że tak, również król taką, czy była taka metaforyka, król jako ten nadrzędny ogrodnik, który dba o państwo jako ogrodnik, o swój ogród, bo przecież to jest też taka tradycja idąca w zasadzie od Biblii i tam, gdzie też ogrodnik się pojawia, prawda, kiedy Chrystus się zresztą pojawia w stroju ogrodnika, jak wychodzi z grobu i ta idea tego ogrodnika dbającego o swój ogród. Więc to myślę, że też można by trochę ten wątek pogłębić, jak myślimy o tej idei ogrodnika, bo z kolei, jak mówiłaś o tych nadogrodnikach i tych pozycjach różnych, no to zakładam, że ci nadogrodnicy to byli często też ci, to była często jakaś funkcja niekoniecznie wynikająca ze ścieżki zawodowej, z właśnie, że całe życie człowiek dążył do tego. Podejrzewam, że to jednak była dla większości ogrodników pozycja zupełnie niedostępna, nawet jeżeli pracowali całe życie, więc to nie było tak, że to, prawda, tak jak w dyplomacji zostaje się ambasadorem, tylko czasami taka funkcja honorowa również, tak jak w XVIII wieku przecież zarządcy dóbr, zarządcy budynków królewskich i tak dalej, to były często tytuły uznaniowe, nadawane różnym osobom, żeby ich im uznać, odwdzięczyć się za różne inne rzeczy, a tą pracę tak naprawdę wykonywali zupełnie inni. Więc czy tak samo było, tak mi intuicja podpowiada, ale może tak nie było, że ten nadogrodnik to również była taka funkcja honorowa, jakby nadawana z powodów prestiżowych jakimś osobom, a niekoniecznie wynikająca właśnie z ich pracy i wiedzy i doświadczenia ogrodowego. I jeszcze jedna rzecz, póki jestem przy mikrofonie. Te fotografie, które pokazywałaś ostatnie, to co mnie zaciekawiło, jako również historyka fotografii, to że one są sygnowane. Więc nie wiem, czy tam występuje gdzieś fotograf w tym, ale po pierwsze one są, widać, że te fotografie są opracowane warsztatowo bardzo dobrze, bo i retusz tam jest i właśnie te sygnatury, co nie jest takie oczywiste, one są inicjałami jednak, ale jednakowoż było to jakby ważna rzecz dla tego fotografa, skoro swoje prace sygnował i czy coś wiemy o tym fotografie więcej. O fotografie? Jak był mój ojciec,
wykształcenia ogrodnikiem, był i zarządzał dobrami gdzieś koło Cieszyna. I proszę Państwa, on zarabiał 700 zł miesięcznie. 700 zł to była ogromna suma. Po wojnie dopiero z ogrodników zrobiono, już nie wiem powiedzieć co, bo ogrodnicy, którzy skończyli szkoły, bo szkoły były przed wojną naprawdę ogrodnicze na wysokim poziomie. Ja mam zachowane zeszyty ze szkoły ojca, gdzie ja tam się dowiedziałam o architekturze, jakie kwiaty sadzić, jakie nie sadzić. Uczyli ich greki, francuskiego i niemieckiego. W Kaliskim ojciec skończył szkołę ogrodniczą. Naprawdę to był na wysokim poziomie były szkoły. I ci ludzie byli wykształceni. Niestety wojna swoja i komunę swoje zrobiła. Dobrze. I Magdo, podsumuj. Droga Małgosiu, pani dyrektor. Tak, wiesz co, tak, ja o tym myślałam, wiesz, i dlatego też ten mój wykład trochę w inną stronę miał pójść początkowo. Ja go chciałam rozpocząć od takiego symbolicznego umieszczenia ogrodników, dlatego się posłużyłam na początku tym medalionem z grotesek Plersza w sali jadalnej Białego Domu i właśnie w ten sposób o tym myślałam. I chciałam powiedzieć o takich rzeczach uniwersalnych związanych z ogrodnikami, że są wpisani w cykl natury, że i tak dalej, tą całą, i powiązać też ze Stanisławem Augustem. Tak, to była moja myśl i ja o tym pamiętam i na pewno ją rozwinę, więc tutaj te nasze, gdzieś się spotykamy w tym myśleniu o ogrodnikach i ta myśl mi się też bardzo podoba. Fotografie, niestety nic nie wiem. Zauważyłam oczywiście te sygnatury. Trzeba byłoby po prostu otoczenie tego dokumentu bardziej pewnie zbadać albo poszukać gdzieś w innych miejscach, w archiwach, po prostu zdjęć, jakoś poszukać. No ty jesteś specjalistką, badaczką fotografii, więc prawdopodobnie wiedziałabyś, jak znaleźć te tropy do fotografa lepiej ode mnie. Więc, ale możemy poszukać razem. I tych zdjęć jest o wiele więcej, bo tam jest przesadzanie drzew. I ja też od pani Urszuli Maciejewskiej mam świetne zdjęcia z przesadzania zdjęć w łazienkach, więc to też zdjęć z przesadzania drzew palmowych. Dobrze. Więc, ale wiesz, ja też chciałam tego ogrodnika pokazać jako też taką figurę kulturową. I mam dużo takich przykładów z literatury. Mam też opowiadania, w których występują ogrodnicy łazienkowscy. To jest bardzo rzadkie. W kulturach, gdzie ogrodnictwo jest bardziej rozwinięte, na przykład w Wielkiej Brytanii, to ogrodnicy bardzo często występują, na przykład w kryminałach. Nie wiem, pierwszy z brzegu przykład to Hercules Poirot, detektyw u Agaty Christie. Czym się chciał zająć na emeryturze? A no, uprawą dyni, chciał rozwinąć uprawę dyni gdzieś tam i żyć sobie. Ale mnóstwo jest tam tych obrazów ogrodu, obrazków ogrodu, błysków z ogrodu, mnóstwo tego jest. Więc to też jest ciekawe, prawda? Tak, ja jeszcze chciałam dodać, że szukając tych tropów, tych ogrodników XVIII-wiecznych, już pomijając Szucha i jakichś wielkich nazwisk, tylko myśląc o tych praktykach ogrodu, którzy tu byli obecni, myślę, że warto też się przyjrzeć dekoracjom we wnętrzach, w których rośliny oczywiście są obecne i ja tu nie jestem specjalistką, myślę, że ogrodnicy by bardziej wiedzieli, na ile widać te różne techniki, no nawet tutaj, jak się popatrzymy dookoła, prawda, nie tylko gatunki roślin, które prawdopodobnie w XVIII wieku w ogrodach były, jeżeli były to rodzime gatunki i wiemy skądinąd, że te gatunki w Polsce występowały, ale również, nie wiem, rodzaje podcięć czy jakieś elementy, może ta praca, która jest, nam się wydaje przeżoczysta, może ona gdzieś jednak jest w tych dekoracjach. To jest detektywistyczna robota dla nas. Mogę powiedzieć, że sama widziałam na własne oczy, w mieszkaniu profesora Kwiatkowskiego, on miał fantastyczną dokumentację fotograficzną i witykówki.
I tam jest niestety szkoda, że to jest zamknięte, nikt nie ma dostępu do tego. A tam jest naprawdę kopalnia wiedzy. Dobrze. Ze względu na czas chyba tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ogłaszam przerwę wakacyjną w naszych wykładach i zgodnie z planem, to co mają Państwo tutaj w broszurkach, następny wykład odbędzie się 27 września i to jest prawda, co mówi broszurka. Natomiast broszurka trochę kłamie, kto będzie mówił, bo będę mówił ja i opowiem o tym, co tutaj się działo w XVIII wieku, jak król spędzał tutaj czas. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję Magdo za dzisiejszy wykład. Dziękuję Państwu za obecność i zapraszam na następne wykłady.